Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Reksio też Was wszystkich wita. Przyjechaliśmy całą rodziną do Minnesoty na jezioro Milak Lake. Za chwilę będziemy się wspierać, żeby pojechać coś połowić, aż mi kurczę łzy lecą z wzruszenia. No nie, jest naprawdę bardzo zimno. Minus 25 stopni Fahrenheita. Już tutaj Rex się awanturuje, że łapy mu przymarzają, ale chciałem Wam nagrać wschód słońca, jak to wszystko wygląda tutaj z tego domu, który wynajmujemy, więc patrzcie i podziwiajcie. Zobaczcie, jaki fajny domek wynajęliśmy. Tutaj jest living room. Telewizorek. Patrzcie, jakie widoki. Tam jest jezioro za ulicą. Tutaj jest jedna sypialnia. Tutaj jest aplikacja z prysznicem. To jest następna sypialnia. Tutaj jest kuchnia. Tutaj jest taki utility room przy wyjściu. Jeszcze jedna lodówka jest. Tutaj można wyjść na dek z tej strony. I tutaj idziemy na dół. Okay, tutaj jest następna sypialnia. Patrzcie. Tutaj takie jakby master suite. Ale są też bunk beds. Jeszcze ubikacja. Jest wanna z prysznicem. Tak to wygląda. Zobaczcie, PlayStation jest. Tutaj jest jeszcze jedna sypialnia. Cztery sypialnie i dwie pełne łazienki. Wracamy na górę. Tutaj jest główne wyjście. Zobaczcie, jaki fajny dek jest. Tutaj, gdzie stoję, widzicie te budki, takie trzy. Tam jest wjazd na jezioro. Także tak to wszystko wygląda. Pociąg wieje, popatrz tam na flagi. No. Zobaczcie, jak tu wszystko jeszcze blisko jest. Wyjechaliśmy z tego domku w lewo i jedziemy dosłownie może, nie wiem, dwie minuty? Trzy. Okej, trzy. I już zaraz tutaj jest bike shop. Minęliśmy McDonald's, jest sklep spożywczy, jest stacja benzynowa, nawet Dollar Store jest. Jakieś knajpy, bary, także wszystko praktycznie jest pod bokiem, lokacja jest naprawdę dobra. Zobaczcie, już podjeżdżamy pod Bike Shop. Bardzo blisko wszystko jest pod bokiem. Zobaczcie, tutaj już akurat wracamy z Bait Shop. Tutaj jest ten domek, który wynajmujemy. Ten z tym dekiem takim, o ten. A tutaj jest ten resort, o którym mówimy, z którego wjeżdżamy na lód. I tutaj już jest wjazd na lód. Także jedziemy do domku na lodzie ustawionego. No i teraz tak. Wjechaliśmy na lód,
pierwsze co? Pasy. Odpinamy pasy. Druga rzecz, u mnie powyżej 15 mil na godzinę automatycznie zamykają się drzwi. Otwieram drzwi. I jeszcze dla zwiększenia bezpieczeństwa na pewno dobrze by było, żeby okna były otwarte. Ale patrzcie, co tu się dzieje. Ale że wieje, że jest bardzo zimno, to jedziemy z oknami zamkniętymi. No i 15 mil na godzinę. Nie szybciej. No i tak mamy do przejechania ile? Ponad mile, nie? Jedziemy z włączonym napędem na 4 koła. W razie biedy było z czego rwać. Minus to 25 Fahrenheita. Jest nasza buda. Ty, wszyscy tyłem, to my też tyłem. Pewnie. No i jak? Gorąco. O ludzie, strasznie. Jak w saunie, co? Strasznie. Ale dym leci. Trzeba zostawić otwarte, bo to tak nie może być. Jak to wygląda? Uważaj, dziury są w podłodze, żebyś nie wpadł. Ty no, szariaton to nie jest. No ale co więcej trzeba? Ej, tyle co ławić, tutaj akurat nie śpimy. Mamy domek fajny, także nie ma problemu. Tutaj tylko będziemy przez 12 godzin, przez 3 dni łowić ryby. Tak. Tak jest zamiar. Mamy na 12 godzin to wynajęte. Nie wiem, czy 12 godzin będziemy łowili, ale taki będziemy jest plan. Będziemy się starać. Tak, taki jest plan. Trzeba trochę wywietrzyć. Tak, ja już ogrzewanie skręciłem. Skręciłeś? Tak. Popatrzcie, jakie kurne fajne lampy na gaz. Widzicie? Ale no. Normalnie... No jeszcze co, będziemy musieli się zdecydować, powiem które... ci, że jeszcze takiego powrotu do przeszłości to nie miało. A normalnie... A myśmy kiedyś w takim domku spali na lodzie przecież. A idź. No to dlatego ci mówiłem, że ja to nie chcę. Na 12 godzin spania. To mogę tutaj połowić, ale spać to not really. Musimy na pewno pokrywać dziury, żeby na psy nie podpadały, bo my tak. I tak wszystkich nie możemy używać. Tak, musimy ten... Dobra, bierzemy się za robotę, tak? Tak, trzeba ponosić po prostu. Tutaj jest ogrzewanie. Nie, taki stolik stoi. Stolik się przydaje do rozkładania przymiotów. Tak. Są dziury powiercone. Ile tych dziur tutaj jest? 2, 4, 6, 8. Tam też są, widzicie? Jest pet friendly, także mogliśmy zabrać te dwie bestie. Tutaj zobaczcie, jeszcze na ścianach są takie 4 kołowrotki. Przy dziurach można sobie też to zaczepić tak na leniwca. To jest dobra metoda właśnie na jakiegoś sandacza. No. Czekaj, ja od razu założę, jak już nagrywasz. Jeden uzbroję. Okay. Jest pierwszy. A za ogon zawsze. Zawsze gdzieś blisko za ogon, żeby nie zabić ryby. Okay. Proszę bardzo. Muszę wam powiedzieć, że tutaj woda jest tak czysta, że jak się włoży głowę do tam bliżej tej dziury wywierconej, to widać dno. Ok, tak jak mówię, widzicie, tu jest spławik. Do tego spławika opuszczam. Ok. I co tutaj można zrobić? To delikatnie podkręcić. O tak. Pierwszy jest ustawiony, jeszcze drugi. Tu można w tym miejscu, co jesteśmy, można mieć tylko 4, nie tak jak Wisconsin 6. Na dwie osoby oczywiście. No tak, na osobę można mieć tylko dwie wędki. Dlatego dajemy 2 te kołowrotki i 2 wędki dżigujemy. Powiem wam tak, przyjechaliśmy pierwszego dnia, Agnieszka nie była prawie 2 sezony na lodzie ze względu właśnie na naszego Reksia. Agnieszka się jedzie zawsze z psami, a ja jadę nagrywać filmy. Te, które widzicie, ona później je montuje. No i przyjechaliśmy pierwszego dnia z takim nastawieniem, że
pierwszy dzień będzie taki dla nas, że nie bierzemy, nie nagrywamy, nie bierzemy kamer, po prostu to jest dzień dla nas, a dwa dni, dwóch dni w miejscu, gdzie jesteśmy, to będzie cud malina film. To jest taka populacja sandacza, przez to, że tu jest limit pomiędzy 21 a 23 cale, można wziąć jedną rybę. Jak jest okres ochronny, jak jest tarwo, jest okres ochronny, nie można w ogóle tej ryby łowić. Dlatego to jest duża populacja tej ryby. No to no jak nie, jak nie. No i pierwszego dnia, ku naszemu zdziwieniu, udało się nam złowić tylko takiego malutkiego szczupaczka i kilka takich drobnych sandaczy, naprawdę jeden tam drobnych. Był ten większy taki. Mi się wydaje, że on tak podjeżdżał, może nie wiem, pod 17-18 no, cali. No tutaj jest drobny. No ja wiem, no tutaj jest drobny, tak, no tak. Tutaj ryby można... Także pomyśleliśmy sobie, no jest zimno, no to pewnie przez to następny dzień będzie lepszy. No i następny dzień to był taki, że jak włożyliśmy kamerę do wody, to nie widzieliśmy żadnego sandacza. Widzieliśmy okonie przypływające. Ale to też sporadycznie, nie? To tak raz na jakiś czas, przez cały dzień to dosłownie parę sztuk przepłynęło. I jedno branie ładnieżki tylko, i to takie delikatne, i to wszystko. I nic więcej. No i dzisiaj... I dzisiaj jest ostatni dzień, co jesteśmy. Dlatego jak widzicie, od razu pierwsze co, to wchodzimy, ja już rozkładam, żeby była szansa złowienia. Resztę trzeba rozpakować. No i zobaczymy. Ale też spotkaliśmy, bo teraz zajechaliśmy właśnie to, co wcześniej widzieliście, do tego bajcza po robaki. I spotkaliśmy ludzi, nie? I się zapytali, czy coś, czy już łowiliśmy, czy coś złowiliśmy. A gość powiedział, że siedzą tutaj przez 5 dni. Przez 4 dni nie złowili nic, ani jednej ryby, a wczoraj złowili malutkiego sandacza. No to na 5 na dni. Dwóch. To myśmy mieli więcej szczęścia pierwszego dnia. Tak. To taki film będzie, wiecie, składany z, no z dwóch dni. Po prostu myśleliśmy, że to będzie każdy dzień fajny film każdego dnia. Wynajęliśmy dom 2 miesiące temu, bo z psami musimy szukać... Tak, nie jest tak łatwo. Tak, innego takiego wynajęcia, no bo to musi być dom, w którym wezmą zwierzęta. Takie domy nie jest bardzo dużo na rynku, dlatego one się szybko rozchodzą, więc szukaliśmy 2 miesiące wcześniej. Jak widzieliście na pierwszym moim filmie w tym roku na podlodówce kupiliśmy specjalnie duży namiot, właśnie z nastawieniem na to, że przyjedziemy tutaj z tym namiotem. Sprawdzaliśmy pogodę, wszystko fajnie, nie miało być dużych mrozów. I to wszystko było, czego nie pokazywała pogoda. Jedyne co fajne, to naprawdę wtedy jak widzieliście ten film, jak łowiliśmy z Agnieszką te szczupaki, siedząc w samochodzie, to właśnie to, co mówiliśmy, że zadzwoniliśmy, wynajęliśmy te domki. Powiem wam, nie mogliśmy wybrać lepiej na tą pogodę, jaką dostaliśmy. No. Naprawdę, nie mogliśmy wybrać lepiej. Jak widzicie, mogliśmy tu przyjechać z psami, wjeżdżamy samochodem na lód, no i rozkładamy się i możemy łowić. Nasz obóz, 2-1, nie ma jak. Co, Reksiu, pokazuje rybę? Nie była rzeki. Ani jednej ryby. No jedna jest. Nie, to w sumie też nie ryba, tylko robak tutaj. Ktoś się zastanawiał, moje ubranie bez sierści psów jest niekompletne. Co Reksio powie? Też nic? Taka nuda? A co ty, Adaś, powiesz? Popatrzcie, gołowica ryb przepływa. To jest taka straszna drobnica, to jest chyba to, co mówią konie, te walleyes jedzą, co? Stynka.
Malutkie, malutkie. To, to... Malusieńkie, no. To... Ale ciekawe, co to to jest. Wygląda jak jakiegoś takiego raka albo co. Żeby nie było, że nie pokazaliśmy ryby. Popatrzcie. Ktoś powiedział, że ja uratuję ten dzień. Tak, że ty uratujesz wyjazd. Nie wyjazd. Ten dzień. Proszę bardzo, to tak. Jest ratunek Agi. To jest właśnie to, co tutaj pływa. Zobaczcie, zobaczcie. Rybka, jaki. On jest chyba mniejszy od tego sakera, co tam zarzuciłeś, nie? Mniejszy, mniejszy no? Jest, no. Ale zobaczcie, jakie, jak, jakie ale jak trzyma. Się zaciął, co? No to jaki za... Powiem wam ty, tak. A może ci trzeba zdjęcie na thumbnail nie, zrobić? Nie. To jest trip saver. Czekaj, release. Tak? Żeby nie było. Żeby nie było, że na patelnię że na patelnię. Czekaj, żeby go nie zabić, nie rzucaj. Dobrze, widać, no, widać, tak? Widać. Przygotuj się. No. Jest. Poszedł. Tylko czy on pójdzie w tą dziurę, zobacz. Dara, poszedł. Jest. Ale jaja. Kurwa. Jest. Aż ręka chce zajrzeć, zobaczyć, co to ale, było. Ale jasne. Tak, Reksiu. Ryba wyjazdu. Ryba wyjazdu, którą możemy pokazać. Tak. Którą możemy pokazać. Aha. Bo tamte były dużo większe niepokazane. Aha. A te niepokazane to wiadomo, że się nie liczy. Tak. Zawsze liczy się, jak to mówią, błogosławieni ci, co nie widzieli, a uwierzyli. No. Ale lepiej wiadomo jest zobaczyć. No to widzieliście. Aga! Aga uratowała wyjazd. Dobra. Dalej, machaj. Tak, Leksiu. Tak. Nic nie zostało, tylko być. Dobra. Wodko, coś poszło. Okej. Tutaj coś nam się przekręciło trochę kołowrotek, ale nie za wiele. Ciekawe, czy coś tam jest. Nie ma? Zaraz, to chociaż jak już nagrywasz, to pokażę, jaką tutaj przynętę mamy. Żeby było do porównania do tego twojego okonia, nie? Ryby wyjazdu, masz na myśli? Tak. Ale reakcja Adama była zajebista po prostu. Zobaczcie, to jest większe od tego konia praktycznie. To jest nasza przynęta. Reakcja Adama była zajebista. Mówię, mam rybę. A on siedzi na telefonie, coś tam na Facebook przewija, mówi tak. Poważnie mówisz? Nie, co ty gadasz? Nie, co ty gadasz? Tak, co ty gadasz? Jak na rybach siedzą, jak tak? To możliwe? No i jak możecie zaobserwować, jesteśmy spakowani, godzina 9 wieczorem dzisiejszego dnia, 12 godzin łowienia i Aga pobiła rekord. To jest najmniejsza ryba, jaką do tej pory złowiła przy jigowaniu. Nawet nie, że za kapotę, tylko ta ryba normalnie zagryzła, tak jak widzieliście, miała w pysku waxworma. To jest jej rekord. Więc zostawcie jej łapkę do góry, bo się starała. Tak jak było na live mówione, Aga uratuje wyjazd. No i ryba była. Po ryby przyjechaliśmy, ryba była. Dzięki bardzo, że obejrzeliście ten film. Jak się podobało, zostawcie łapkę do góry, napiszcie komentarz, jak u was wygląda wędkowanie już praktycznie na koniec zimy. No i subskrybujcie kanał, bo widzicie, zawsze się coś dzieje na tym kanale, więc warto mieć subskrypcję, żeby nie przegapić takich fajnych filmów. Trzymajcie się, serdecznie was pozdrawiamy i zapraszamy na następne filmy na kanale Adam's Fishing TV. Cześć!